Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeanalizowali sobie wspólnie fragment dobrze nam znany, ale zanim to zrobimy, chciałbym poczynić taką króciutką uwagę. Chciałbym, żebyśmy nie traktowali tego dzisiejszego rozważania jako taki fundament, na którym można by zbudować takie bardzo mocne nauczanie teologiczne. Innymi słowy, chciałbym, żeby nie był to jakiś przyczynek do budowania jakiegoś takiego mocnego fundamentu, ale raczej, żeby była taka inspiracja do ubogacenia naszego życia modlitewnego. Czyli bardziej taka inspiracja do ubogacenia naszego życia modlitewnego, niż coś, na czym moglibyśmy zbudować takie bardzo mocne, trwałe fundamenty nauczania biblijnego. Dobrze. Przeczytajmy sobie wspólnie z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Dzisiaj tekst nie pojawi się na ekranie. Musimy go śledzić na własnych różnych nośnikach Pisma Świętego, które posiadamy. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wiersze od 5 do 13. Jest to spotkanie Jezusa z setnikiem. Setnik był dowódcą grupy 100 żołnierzy. Przeczytajmy, jak to spotkanie wyglądało w relacji ewangelisty Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. A słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Chciałbym, żebyśmy teraz, mówiąc językiem filmowym, zrobili coś w rodzaju takiej stop klatki. Zatrzymajmy się na chwilę i przyjrzyjmy się temu, w jakim momencie znajdował się swojego życia, w jakim momencie swojego życia znajdował się Jezus, w jakim momencie swojego życia znajdował się setnik. Według relacji Mateusza, Jezus po swoim kuszeniu i po tym, jak Jan został uwięziony, przeniósł się z Judei, czyli z południa kraju, na północ, do Galilei. I opuścił Nazaret i przeniósł się do Kafarnaum. W tamtym okresie powołał też 4 spośród swoich uczniów: Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. O tych 4 wiemy na pewno. I w tym czasie nauczał o tym, że Królestwo Boże zbliża się. Dokonywał wielu cudów, uzdrawiał ludzi, był z ludźmi. Stawał się coraz bardziej popularny. Cały czas Jezus przebywał na północy kraju, właściwie na samym końcu Izraela, na samej północy, na północy Jeziora Galilejskiego czy Morza Galilejskiego. Dlaczego nazywamy Jezioro Galilejskie Morzem Galilejskim? Prawdopodobnie ze względu na jego wielkość. Morzem nazywamy każdy zbiornik wodny, który ma połączenie z oceanem, bezpośrednie połączenie z oceanem albo przez inne morze. Jezioro Galilejskie takiego połączenia nie ma z oceanem, ale nazywamy je morzem ze względu na jego wielkość. Więc jezioro, Morze Galilejskie. Jezus przebywa na północy kraju.
Ale Ewangelista Mateusz podaje nam informację, że informacja o Jezusie rozeszła się na teren całej Syrii. Syria jest zaraz krajem graniczącym od północy z Izraelem. To dokładnie ten sam obszar, w którym od paru miesięcy rozgrywają się tak dramatyczne wydarzenia. To jest kraj, z którego właśnie do Europy przybywają uchodźcy, szukając tutaj schronienia i pomocy. Czy Jezus trafił do Syrii, czy tam zwiastował Ewangelię? Nie mamy jednoznacznych informacji. Mateusz nam o tym nic nie mówi. Ale pewne jest, że wieść o Jezusie rozeszła się na teren całej Syrii. A zatem Jezus był znany na obszarze przeszło 600 kilometrów, licząc z południa od Jerozolimy, z Judei, aż na krańce Syrii, na północ. To jest przeszło 600 kilometrów. Taki obszar. Ludzie na takim obszarze poznali Jezusa w bardzo krótkim okresie czasu. Usłyszeli o Nim. Jest to obszar mniej więcej tak, jak z samego południa Polski, z Zakopanego, z gór, tam gdzie są niedźwiedzie takie na Krupówkach, aż na samą górę nad morze, aż do Gdańska, tam gdzie jest Neptun. I nawet jeszcze trochę dalej. Na takim dużym obszarze Jezus był już znany w bardzo krótkim okresie czasu. I Ewangelista Mateusz mówi nam, że ludzie z tego całego obszaru tłumnie szli za Jezusem. W pewnym momencie Jezus, wykorzystując to, że tak wielki tłum ludzi idzie za Nim, znalazł jakieś wzgórze. Wszedł na nie i zaczął z niego nauczać. To nauczanie mamy tutaj w Piśmie Świętym określone mianem kazania na górze. Prawdopodobnie nie było to w okolicach Kafarnaum, które leży tuż nad samym Morzem Galilejskim, bo tam jest taka, można by powiedzieć, taka dolina, tam jest taki, tak płasko jest, tam nie ma wzgórz. Wzgórza są nieco bardziej na północny wschód i bardziej na zachód. Więc być może gdzieś w tamtym terenie Jezus, kiedy spotykał się z ludźmi, to tam znalazł jakieś wzgórze i tam to kazanie na tym wzgórzu wypowiedział. To kazanie na wzgórzu można by też nazwać czymś w rodzaju takiego expose. Expose to jest takie wystąpienie szefa rządu, premiera rządu, który mówi zaraz na samym początku po wyborach o tym, co zrobi albo czego nie zrobi w kraju. I wszyscy zaraz po wyborach bardzo uważnie słuchają, co premier ma do powiedzenia, w jakim kierunku potoczy się gospodarka kraju. I Jezus w swoim kazaniu na górze też w taki sposób ustosunkował się do zastanej sytuacji społeczno-moralno-obyczajowej. Odniósł się do pewnej praktyki rozumienia Słowa Bożego, do pewnej praktyki religijności i wniósł tam pewne nowe wartości, pewne nowe rozumienie. Kazanie na górze jest bardzo ważne. Kiedy Jezus kończy kazanie na górze i wraca gdzieś z tych północnych obszarów albo z południowych obszarów Syrii, Syrii, którą dzisiaj nazywamy kolebką chrześcijaństwa, to właśnie tam doszło do zburzenia przecież tak wielu chrześcijańskich kościołów. Kiedy Jezus wraca gdzieś z tych obszarów Syrii do Galilei, spotyka człowieka, setnika. Co moglibyśmy powiedzieć o setniku? Pismo Święte aż tak wiele informacji nie mówi, nie przekazuje nam o tym setniku, ale spróbujmy sobie coś mimo wszystko tutaj z tej relacji Mateusza powiedzieć o setniku. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, setnik był dowódcą, był Rzymianinem, był dowódcą 100 oddziału, 100 żołnierzy w armii rzymskiej. Był człowiekiem na pewno godnym zaufania, ponieważ sprawował urząd oficerski, a zatem cieszył się uznaniem swoich przełożonych. Był człowiekiem, na którym można było polegać. Był także człowiekiem bardzo uprzejmym. Można powiedzieć, że był w pewnym sensie, mówiąc dzisiejszym językiem, takim dżentelmenem. Ponieważ znając
reguły życia narodu wybranego, Żydów, nie narażał Pana Jezusa na pewien afront i nie doprowadził do tego, żeby Jezus był zmuszony, aby przyjść do Niego do domu. A zatem ten setnik był człowiekiem taktownym, uprzejmym, miłym. Był człowiekiem, który znał sytuację. Możemy powiedzieć też, że setnik był człowiekiem bardzo wrażliwym, ponieważ przyszedł tutaj do Jezusa w sprawie swojego sługi. W tamtym czasie Rzymianie nazywali niewolników, mniej więcej dziś moglibyśmy ich nazwać mówiącymi narzędziami. Mówiące narzędzie. Na przykład wyobraź sobie kombinerki, takie do ściskania. Mówiące kombinerki. Tak myśleli Rzymianie o niewolnikach. Nie traktowali ich jak ludzi, ale raczej jak przedmioty. Jak przedmioty, które mogą mówić. Ten setnik traktował swojego sługę w zupełnie inny sposób. Traktował go jak człowieka. Więcej, traktował go jak bardzo bliskiego człowieka, bliskiego mu. A zatem w takim momencie dochodzi do spotkania pomiędzy nimi dwoma. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest właśnie ten moment, w którym chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pewnemu szczegółowi w tym opisie Mateusza. Zwróćmy uwagę na wersety 5 i 6. Przeczytajmy je jeszcze raz. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum po tym swoim kazaniu na górze, przystąpił do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: Panie, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Gdybyśmy mieli literalnie spojrzeć na ten tutaj zapis, który mamy dzięki Ewangeliście Mateuszowi, właściwie należałoby stwierdzić, że ten setnik, on właściwie na samym początku nie zwrócił się z żadną prośbą. Ale ten cytat sugeruje, że raczej przedstawił pewien problem. Powiedział tak: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Setnik przedstawił Jezusowi sprawę. Przyszedł z pewnym problemem. Oczywiście należy przypuszczać, że setnik jako człowiek wykształcony, wiedzący z kim ma do czynienia, bo to też wynika z późniejszej treści tej relacji, z pewnością przyszedł z pewnymi oczekiwaniami. Liczył na to, że Jezus w jakiś sposób mu odpowie. Nonsensem byłoby przecież przypuszczać, że liczył na to, że Jezus mu odpowie, no trudno, może sobie zasłużył na to. Setnik przyszedł z jakimś oczekiwaniem, ale na samym początku mówi Jezusowi: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I jakby w pewnym sensie czekał na reakcję Jezusa. Więc Jezus mówi: dobrze, przyjdę i uzdrowię go. Potem mamy tą relację, którą opisuje nam Mateusz, kiedy setnik mówi: Panie, nie jest to potrzebne, wystarczy, że powiesz słowo, wiem, kim jesteś, zrozumiałem, na czym polega Twoja moc. Wierzę w to, że możesz dokonać tego uzdrowienia tutaj, już tutaj na miejscu, nie musisz się fatygować. A zatem wiara setnika wyraziła się w tym, że wierzył w to, że Bóg, że Jezus ma moc dokonać uzdrowienia gdziekolwiek jest, nie musi być obecny. Nie trzeba go pilnować, nie musi. Setnik nie pomyślał sobie, niech lepiej przyjdzie na miejsce. Nie wiadomo, co się może. Niech lepiej będzie, już zobaczę na miejscu, czy to się rzeczywiście dokona. Setnik miał na tyle zaufania, że dał Jezusowi taką wolność, powiedział: może się to dokonać nawet tutaj. Ja w to wierzę. Rozumiem, jak działa Twoja moc.
ponieważ sam jestem człowiekiem, który posiada pewną moc. Ale wracając do setnika. A zatem on wypowiada pewną informację i mówi: mój sługa jest sparaliżowany i cierpi. I tutaj chciałbym teraz poczynić taką uwagę, która, jak przypuszczam, jak mam nadzieję, w pewnym sensie może ubogacić nasze życie modlitewne. Niekoniecznie stać się fundamentem naszego budowania jakiegoś systemu teologicznego, ale ubogacić. Drogie siostry, drodzy bracia, jak często, kiedy modlimy się o jakąś sprawę, modlimy się o konkretne rozwiązanie. Mamy w głowie konkretne rozwiązanie, którego spodziewamy się, że stanie się, że Bóg zrobi. Jak często, kiedy modlimy się, zakładamy, że Bóg odpowie nam w konkretny, określony sposób i mamy już ten sposób i tą odpowiedź gdzieś w głowie przygotowaną. Jak często, modląc się, oczekujemy konkretnej odpowiedzi. I chcę powiedzieć, że to nie jest nic złego modlić się, oczekując konkretnej odpowiedzi. Ale chciałem zwrócić uwagę na fakt, że ten setnik zdaje się, jeżeli przyjąć tą relację Mateusza, dokładnie tak jak tutaj jest opisane, dał Jezusowi możliwość, dużo szerszą możliwość zaingerowania w jego życie. Innymi słowy, jeżeli mamy jakiś problem, spróbujmy od czasu do czasu powiedzieć Jezusowi tak: Panie, mam taki problem. Co Ty na to? Panie, co Ty byś powiedział na tą sytuację? Jak byś zareagował? Wiesz, zmagam się z tym i z tym. To jest dla mnie trudne. Co masz do powiedzenia w tej sprawie? Jaki masz pomysł, Panie? Jak byś do tego podszedł, Ojcze? Jeżeli chcesz znać moje zdanie, oczywiście ja mam kilka pomysłów i chętnie Ci je zasugeruję, jeżeli chcesz, jeżeli potrzebujesz mojej kreatywności. Ale wiesz co, ja jestem święcie przekonany, że to, co Ty powiesz, będzie dużo lepsze. Módlmy się, siostry i bracia, o konkretne rzeczy w naszym życiu. Prośmy o to, aby Bóg odpowiadał nam w konkretny sposób, bo to jest dobre, to jest fajne. Ale od czasu do czasu być może dobrze byłoby rozszerzyć skalę i zakres oczekiwanej odpowiedzi na to, co On ma do powiedzenia. Panie, a jak Ty byś to widział? Kiedy podchodzimy w taki sposób do problemu, pokazujemy Jezusowi, że mamy pełne zaufanie co do tego, że to, co On powie, będzie dobre, będzie najlepsze, będzie odpowiednie dla nas, przyjdzie w odpowiednim czasie. Wtedy nawiązuje się między nami prawdziwy dialog. Bóg przestaje być kimś, kto tylko spełnia nasze prośby, nasze życzenia, ale staje się de facto kimś w rodzaju partnera, przyjaciela, osoby bardzo bliskiej, kogoś, z kim możesz nawiązać dialog, porozmawiać. Panie, jest problem. Jak Ty to widzisz? Jak moglibyśmy to słowo zastosować w naszym życiu? Tak jak nam Duch Święty podpowie. Ja robię to tak, że od czasu do czasu, kiedy zdaje się stać przed ścianą nie do przejścia, zapędzony w kozi róg, niewidzący wyjścia, mówię: Panie Jezu, jest problem. Jak Ty to widzisz? Co masz do powiedzenia w tej sprawie? Gdybyś chciał znać moje zdanie, ale co Ty masz do powiedzenia? Proszę, powiedz wpierw Ty. Wpierw Ty się wypowiedz. Mateusz
kończy swoją relację w taki sposób, że jego sługa, być może przyjaciel, doznał uzdrowienia w tej samej sytuacji. A sam setnik przeszedł do historii jako człowiek wyjątkowy, jako człowiek, o którym Jezus wypowiedział słowa, których nie powiedział o nikim innym. Na przestrzeni całego obszaru, aż od południa Judei, Jerozolimy, aż do północnych krańców Syrii, nie znalazł się nikt, kto podszedłby do Jezusa z takim zaufaniem i z taką wiarą. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś żywy. Dziękujemy Ci, Panie, za każde świadectwo Twojego działania pośród nas, Twojej obecności. Dziękujemy, Panie, za tą relację spotkania z setnikiem. Dziękujemy, Panie, że Mateusz ją opisał, że mogliśmy dzisiaj ją wspólnie przeanalizować. I Ojcze, prosimy Ciebie, abyś dawał nam taką odwagę, abyśmy nawiązywali z Tobą dialog, rozmowę i dawali Tobie to prawo, możliwość wypowiedzenia się wpierw. Ty, Panie, wiesz, że my mamy dużo pomysłów i dużo rozwiązań na nasze życie, ale tak naprawdę fascynuje nas bardzo Twój plan i Twój pomysł na nasze życie. Jak Ty to widzisz w obliczu tych sytuacji, które nas spotykają? Bo przecież jesteś niedoścignionym scenarzystą życia. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony, bo wszystko, co robisz, jest dobre. Amen.